Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przebieranda. Moi drodzy, moi kochani, przypominam wam, że jeżeli chcecie mi pomóc, jeżeli chcecie być mili, sympatyczni, grzeczni, to w tym momencie możecie spokojnie zminimalizować na chwileczkę okienko i dać łapkę w górę, bo im więcej łapek, tym częściej się filmy gdzieś pokazują, więcej was wtedy przybywa, więcej osób jest zadowolonych, ja jestem zadowolony. I wszyscy są zadowoleni, mam ochotę znowu iść do lasu i zorganizować masę grzybów, a z grzybami widzicie jest zabawa, więc jeżeli chcecie zabawę, no to musicie też coś od siebie dać. Kasy nie musicie dawać, wystarczy, że będziecie dawać łapy. Ja liczę w tym ten weekend na rekordy łapek, rekordy. Gdzieś tam wygrzebałem, że jakiś film miał ponad 400 łapek już. To był chyba ten odcinek. Pierwszy 250 level na serwerze, czy coś takiego. Więc moi drodzy, nie zawiedźcie mnie. Pobijajmy dzisiaj wszystkie rekordy. Pomimo tego, że RNG zbrojmistrza nam nie dopisuje. Ajajaj, to chyba są żarty. To są żarty. Dobra, czy ja czapkę będę zmieniał? Nie. Tu klatę bym chciał, rękawiczki bym chciał. To później pójdziemy. Aha, czyli ja chcę klatę, rękawiczki i broń. Tak? Chcę. Ze zbrojowni. Klatę, rękawiczki i broń poproszę. Są rękawiczki. Jest klej. Stracę 200 armora. Czy to mnie zrzuci na 9%? Nie. Okej. Okay. To teraz szukamy gemu na Inte. Ojoj. Albo nawet na wytrzymałość, bo teraz w lochach będę miał woja. Więc nie wiem, czy mi się i wytrzymałość nie przyda, wiecie. 388, 386, jakie piękne gemy. 384, to wywalamy, to chowamy. Wiecie co? Zobaczmy teraz, jak mam dwa na wytrzymałość. Ej. O co tu chodzi? Co on mi zrobił? O, baby, widzicie? Nie wiem, czy nie będzie chciał dwóch gemów na wytrzymałość. Wiecie? Bo my tutaj się, albo nawet więcej, bo to już sami wojownicy. Ostatnio wojownika zrobiłem trzema czy czterema gemami na wytrzymałość. No problem jest z tym, że nie mam tych gemów na... no... czarnych, no niestety. Nie udało się ich zebrać. Surki. Dlatego mówiłem, że pechowo ten weekend epicki, bo gdyby był za tydzień, ten spokojnie wyfarmił tą 15 salę rycerską. I przy weekendzie epickim, gdzie tyle tych kamieni losuje, na pewno by mi kilka czarnych wypadło, nie? A tutaj jest niestety ból. Ból straszny, ból. Znowu pasek. Nie jest pasek komuś potrzebny. 330, 318, 330. Dla maga pasek i 658 armora. No dobra. Weźmy ten pasek. Dla naszego maga, ale musimy mu znaleźć jakiś gem na Inte. Same gemy na Inte. Samiutkie. Samiutkie gemy na Inte. Jest coś. Jest drugie coś. Wow, 396 i 362. Czyli najprawdopodobniej tak jest. 369. To tu, że mnie pomylił, 362 tu, ten pasek 318 to był chyba najgorszy, nie?
330, 330 i tutaj też 330. Ale ten pasek się nadaje do kibelka. Więc go odłożymy na razie. Bo on nam może posłużyć. Po co mam później więcej tych itemów kupować? On mi posłuży na łapanie premii, nie? Taki trik zrobimy. Okej, okay, to jedziemy dalej. Mam 396 gem, czyli jestem gotowy na kupno dobrej broni. Albo dobrej klaty. Czy to jest dobra klata? A powiedzcie mi, jak tu stoicie z klatą. Słabo, słabo, słabo. No to bierzemy tą klatę, moi drodzy, i zapuścimy ją do... Belka! I mamy klatę dla woja. Woju, mój drogi, 317, a tu masz 330 i znowu tracisz armor. Ja nie wiem, jak ty taki jesteś niedobry, żeby tyle armoru tracić. Jest broń, słuchajcie, jest broń i nie ma gema, więc jaka by nie była, to jest i tak do bani. Jest gitara! Gitara, gitara, gitara. 855 657. No ta na upartego mogłaby być, nie? Czym ona się wyróżnia? 16 stat. 662. 668 mogłaby być nawet. Ta broń. Pijmy ją, wiecie, bo jak nam przez pół weekendu już później żadna nie wypadnie, to co ja zrobię? Nic nie zrobię. Musimy ją sobie po prostu kupić. Założyć naszą gitarę. 1522 damage'u. Dobra, nie ma tragedii. Teraz nasz Magik Mariusz. A tą giwerkę spuszczamy ją do kibelka. To jest właśnie pytanie. Jak oni mają już dobre bronie, a to jest broń, którą będę mógł spuścić do kibelka. To ją sobie zostawmy. Tu poukładamy po kolei. Dobra. A tu mam ten kleik jeszcze, którym nie wiem, co mam zrobić. Okej. Okay. Potrzebuję jeszcze klaty. Klaty potrzebujemy i idziemy na biżuterię. Potrzebujemy klaty, rękawiczki 330, ale bez gema. Potrzebujemy klaty, idziemy na biżuterię. Jest czapka. Fajna czapka, bo armor by podskoczył, ale moi drodzy... 330, 305, 319. Przydałaby się ta czapka. Przydałaby się ta czapka. Nawet dla mojego Magika Mariusza. A żeby ta czapka się przydała dla mojego Magika Mariusza, musimy mieć gema na Intę 380. Nie jest jakiś mega kamień, nie chcę go. Potrzebujemy gema na Intę. Na Intę gema. Ale mocnego, najgrubszego. 184 na wytrzymałość, to nie jest to. Czego szukam? Kurde, już milion drzewa poszło, ja pierniczę. Ktoś tam pytał, czy na 9 poziomie fajnie jest mieć kopalnię. No widzicie, jak fajnie. Drzewo schodzi jak ta lala. Co my tu mamy? No uprą się i nie dadzą żadnego gema na Intę. A ja jeszcze potrzebuję ich ze 4. To co najmniej, bo przecież 3 błyskotki będę zmieniał. No przecież oni mnie wykończą.
Oni mnie po prostu wykończą. Wszystko dają. Tylko nie to, co trzeba. Jest, jest coś na Inte. 320, 380. 380 to jest całkiem dobry gemik. To tu, to tu, to tu, to tu. Kupujemy czapkę. 319, 368. O, ta czapeczka jest dla ciebie tworzona. A ta czapeczka... Dobra, to już pokazywałem. Postać. Ta czapeczka nie była w kibelku, nie. No to odłożymy ją sobie. A co? Niech ma, nie? I szukamy klaty. A w międzyczasie się zastanawiamy, co z tym klejem zrobić. Co zrobić z klejem? Czy pasek mi jest już do czegoś potrzebny? Nie. Rękawice? Nie. Czekajcie, mamy nową broń, nie? Się robi. Tak, tak. Mamy nową broń u wszystkich pachołów, nie? To może jakimś fartem coś tu wejdzie, co? I zaraz się poprzebieramy dalej. Zrobimy trochę urozmaicenia, nie? Więc standardowo ja biorę łyk herbatki, wyciszam mikrofon. Wszystkie pachołki awansowały o level. Ojej, 6 milionów. Ja awansowałem o level. Wszystkie pachołki i ja mamy wymienione bronie. I kilka innych itemów. I ten upadły mnich mówi, że jego to nie interesuje. Ty, ścierwózku mały. Ha, zainteresowało cię. Dobra, te buty to nie jest jakiś szczyt magii. Ale, moi drodzy, ważne jest to, że przed nami znowu zwiadowca. Szczerze myślałem, że już będzie jakiś woj. Woj w strefie jest jednak cały ciągle lepszy niż zwiadowca. Bo go może Kunegunda wysolować. Ale... Dlaczego tak? Bo pomyślałem sobie, że jakby się, daj Boże, jeszcze udało tego gościa wbić, to nie dość, że wpadnie nam level, podniesiemy pachoły, to jeszcze będziemy mogli wydropić klucz do następnych lochów przy okazji dropienia kamieni na Inte. A to jest dość istotne, nie? Ojojoj. Czy to nam dało pół levela? No. Prawie idealnie pół. Czyli ten by nam dał level. Ej, on musi pójść. On musi pójść. He? Widzicie? I teraz wszyscy łapki w górę za pomysł z strefą mroku nagle. Ha, ha, ha. Bo widzę, że jedna poszła, a druga nie bardzo jest chętna na współpracę. Ale to jeszcze jest początek. To jeszcze nie jest dużo prób. Jeszcze czekamy na tą jedną, jedyną próbę. Która zakończy się sukcesem, co wierzę. Bo generalnie, co mogę więcej zrobić ze swoimi postaciami? Broń mają powymienianą. Parę pojedynczych itemów też. Ojej, cztery bańki. To było to podejście. On miał zginąć. On miał zginąć. On miał zginąć.
przy tych czterech bańkach to był jeden unik więcej Kunegundy. Może dwa. Ale to są szanse, słuchajcie. To cały czas są szanse. Ej, już czułem to, jak ten pasek się tak przesunął, że to może będzie to. No nic, chyba nie będzie nam dane zrobienie go w tej chwili. Ale spróbujemy, moi drodzy, spróbujemy w kolejnym odcinku. A zatem wam dziękuję, jeżeli wam się podobało, to łapki w górę i zapraszam was już do kolejnego odcinka z weekendu epickiego, który lada chwila będzie znowu widoczny w YT. Trzymajcie się, hejka, pa, pa.